Szpitalne posiłki od lat budzą emocje. Ich zdjęcia nieraz pojawiały się i pojawiają w internecie w negatywnym kontekście. Najczęściej umieszczają je pacjenci. Teraz naszą zupę i drugie danie będą fotografować szpitale. Część z nich przystąpiła do pilotażowego programu Dobry Posiłek w Szpitalu, między innymi Piekarskie Centrum Medyczne. Dania na barwnych fotografiach w internecie może obejrzeć każdy. Po co? O tym Magda Sincewicz. Aż ślinka cieknie. Pacjenci w dawnych czasach i słusznie często narzekali na jakość wyżywienia, ale u nas w Piekarskim Centrum Medycznym od listopada jesteśmy w programie Dobry Posiłek w Szpitalu i to jedzenie znacznie się poprawiło. Nie dość, że poprawiło, to jeszcze bardzo urozmaiciło. Menu jest przygotowywane przez dietetyka i dostosowane do potrzeb każdego pacjenta. Dzięki temu chorzy codziennie mogą znaleźć zarówno coś pożywnego, jak i smacznego. Bardzo dawno temu, ileś tam 8 czy 10 lat temu, na śniadanie wiadomo chleb, masełko i herbata. A teraz tyle rzeczy, cokolwiek można sobie wymarzyć, tak full wypas, że naprawdę jest takie dobre jedzonko. Nie powstałoby ono bez tych, którzy dzień w dzień pracują nie tylko nad smakiem, ale także wyglądem serwowanych potraw. Ich zdjęcia publikowane są na profilu placówki. Jest szybko, energicznie i dużo pracy, bo na pewno posiłki są urozmaicone. Trzeba przygotować dodatki do śniadań, do kolacji. Oprócz tego podwieczorek, kompot jest, którego nigdy nie było. Czy dalej będzie? To się okaże po zakończeniu programu pilotażowego organizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ten jesienią przyszłego roku przekaże wyniki Ministerstwu Zdrowia, które zdecyduje o dalszych losach programu. Obecnie umowy są podpisane do 30 czerwca 2024 roku. No i dla placówek, które przystąpiły do tego programu, to dodatkowe środki. Dodatkowe 25 zł dla każdego pacjenta, na każdą dobę. Dobry Posiłek funkcjonuje w ponad 50 szpitalach na terenie całego Śląska. Kolejne 11 czeka na podpisanie umowy, a wraz z nimi pacjenci, dla których smaczna potrawa nie jest bez znaczenia w procesie zdrowienia.